Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Risen 2. Nie grałem dość długo, ale niestety jest koniec roku i trzeba się jakoś wziąć do nauki i dlatego nagrywam wtedy, kiedy mogę. Okej, z tego co pamiętam, miałem właśnie iść po coś, chyba po wodę albo po cukier. Tam na plaży, gdzieś do jakiejś wieży. Coś się jakoś tam ledwie pamiętam, bo to już było dość dawno. No ale co mi tam? Mi mieć oko na dziewczyny. Farciarz z ciebie. No i co? Zabawiałeś się z Holly. Będzie cię to kosztowało 100 sztuk złota. Tylko z nią rozmawiałem. Cena jest jedna. Niezależnie czy gadasz, czy dymasz. Wybij to sobie z głowy. Nie zapłacę. No ja też nie zapłacę. Wszyscy tak mówią, ale potem wybijam im zęby i zmieniają gadkę. To jak będzie? Płacisz, czy mam się wkurzyć? Nie płacę. No to się wkurzaj. Jak chcesz, głupi fiucie. Zniszcz go! Gin. Na niego! No skłonę, jest dobrze. Ale nie radę było. Ciebie nie chciałem. Mają za swoje. Zraniłem go, on nie poczuł. Zapomnij o pieniądzach. Wystarczy? No wreszcie. Dobra, chyba teraz już będziemy mogli pójść po tu. Czy co to tam mieliśmy zdobyć? Jeszcze włączę sobie stopar. Wronie larga. Co jest? No, tu jest. Poszukaj Petę. Może jeśli go znajdę. Aha, skarb. Cukier trafia do piratu za pośrednictwem przewodnika Jako. Może on wie gdzie. Dragarze wody nie chce pracować. Curtis wie o tym więcej. Curtis to on tu był. Morris. A to tam był Curtis. No, nie teraz. Słyszałem, że brakuje wody. Idioci! Nie zrobią niczego, co im się powie. Chyba, że chodzi o rum i bójkę. Powiedziałem im, że ktoś musi iść do Fensa i pomóc pilnować bramy. Chyba za słabo im pogroziłem. Przydaj się do czegoś. Poślij kogoś do bramy, tylko nie jakiegoś nieroba. Gdzie są roznosiciele wody? Chuj wie! Pewnie leżą pijani w rowie, ale powinni być koło jeziora. Idź w kierunku bramy. Trzymaj się prawej strony. Colby, Dox i Foster powinni tam być. Pewnie znów się obijają. Okej. Koło jeziora to chyba tu... Tutaj... Nie wiem, gdzie to jest. Brama jest w sumie tu. No dobra, wróćmy się. Trzeba być zjeść? No. I pniemy się do góry. O, tutaj coś widziałem. Maka pak. Chwila. Idź w kierunku bramy, trzymaj się prawej strony. Właśnie poszedłem w lewo. To chyba tutaj będzie. No i ciągle mi się shift myli. To
To na pewno tutaj. Choć nie wiem, czy to jest jezioro. Te. O, coś mamy. Wyjaśnijmy coś sobie. Właśnie, kurwa. Spokojnie. Więc ja pójdę. To nie twoja sprawa, więc spieprzaj. Ale będzie w pieprz? Curtis mnie przysłał. Nie masz o tym pojęcia. Zajmę się tym. Jasne. Więc ja pójdę. Niech to szlak. Przypomnij mi, po co tu przyszedłem? Co się z nimi dzieje? Nosimy wodę. To najgorsza praca na świecie. No, bez przesady. Wszyscy nowi muszą ją wykonać, a także głupki, które dały ciała. Ja jestem nowy, ale Docs i Foster to dopiero cymbały. Mówiono mi, że zbierasz krwawe korzenie, przysłałem mnie Curtis, jeden z was ma pełnić wartym przybrań. Weźmiemy najpierw to. Mówiono mi, że zbierasz krwawe korzenie. Ale kiedy tylko dostanę szansę. Masz teraz coś na sprzedaż? Jedyną walutą, którą przyjmuję, jest rum. Za jedną butelkę dostajesz nie, 3 korzenie. Ja już to chyba wykonałem. Ale wolę sprzedawać hurtowo. Oleć. Przysyła mnie Curtis. Jeden z was ma pełnić warte przybranie. Znowu będzie walka? Wiemy, ale ci dwaj ciągle się kłócą. Sam to zrób. Dlaczego nie? Po pierwsze, nie pozwolą mi. Po drugie, zbiją mnie dla zasady. Spytaj ich, jeśli chcesz. Jak to się stało, że nie noszą już wody? A jak sądzisz? Pobili się w tawernie. Foster popchnął Docsa prosto na skrzynkę najlepszego rumu Berbelucha. Obaj mają szczęście, że Berbeluch ich nie zabił. Spieprzaj, jaj! Ej, nie ciebie. Odwróć. Spieprzaj, jaj! Taki jesteś nieśmiały? Nie masz nic do powiedzenia? Właśnie mam. Kłócicie się o to, co zaszło w tawernie? Właśnie, kurwa, tak. Curtis jest wkurzony, więc przysłał mnie. Więc to ty decydujesz, kto będzie pełnił wartę? A ja. Wybierz mnie! To on, kurwa, zaczął! Gówno prawda! To ty zacząłeś! Ja powinienem dostać lepszą robotę! Gówno dostaniesz! Znowu, kurwa, zaczynasz? Weźcie się w garść! No właśnie. A który wie, jak skorzystać z bójki? Colby idzie. To sprytny facet, który wie, jak skorzystać z bójki pomiędzy dwoma innymi gośćmi. Co? Ten mały dupek? Nie ma mowy! Słuchaj, co powiesz na to? Bijmy się. Wygrywasz, mały dupek może iść. Ja wygrywam, ja idę. No to chyba uczciwe. No jasne. A co ze mną? Możesz się z nim bić, jeśli przegram. Pieprzyć to! Chcę być pierwszy! Spieprzaj! Słuchaj, ja... Odłóż tak le... Tak lepiej. Najpierw walczę z tobą. Może być. Mogą patrzeć, jak złoję ci dupę. No dobra, dobra. Chcesz rzucić jeszcze parę razy kurwa, czy naprawdę zamierzasz się bić? Bezczelny fagas. Spróbuj tylko uciec, a przegrasz. Kapujesz? Spoko. Dobra, dawaj, kurwa. Zniszcz go! Trzeba to zobaczyć i będziemy wyciskać. Biłaj, Daka! Nie wiem, czy da się tutaj tak fajnie efektownie dobijać, jak było to w Gothicie. Gothicu dwójce i chyba... Trójce, nie wiem. Nie pamiętam, czy w trójce też tak było. No tutaj to jest bardzo kiepsko zrobione. Mieć jeszcze nie doszedł, a krew leci, no bez przesady. I co? Wiesz co jest? Wstajesz. Podaj mu łapę. Zmiękczyłeś go dla mnie, Doxy. Dobry chłopak. Cóż za zapał do pracy. Jeszcze chwila i nie będzie ci do śmiechu. Myślisz, że chwila wystarczy mi, żeby was pobić? Słyszałeś, Foster? Naucz do tego zuchwalca dobrych manier. No dobra. Teraz jeszcze nie dam rady tego nie, zrobić. Nie da się. To po co jest w ogóle taka opcja? Teraz nauczysz się czegoś o walce. I pamiętaj, zwiejesz, przegrywasz. Zaczynajmy.
To mi się podoba. No co czekasz? Walka ogranicza się do wyciskania przycisku myszy i klikania cały czas lewym. Na niego! Nie, przez ogień przechodzę i nic się nie dzieje. Przestałem go bić przez... Myślałem blisko, ale coś widzę, że... To nie ma znaczenia. Przez głowę, przez szyję mu przeszło. Uj, Jezus. Wstawaj. Wstawaj. Czyli wygrałem obie walki. No. Więc wracamy do wożenia wody. Kurde. No. Czas pogadać z młodym. No. Załatwione. Masz pracę. Naprawdę się stąd wydostanę? Super. Idź na posterunek. Zaczekaj. Proszę, spróbuj krwawej Mereli. To niezły towar. Dzięki. No, ruszaj zadek. I dobra. Dziennik. Dunek cukrowody już załatwiliśmy. Zobaczmy, czy będziemy. Nie to. What the? Barbeluch? Jack. Taki kawał? To nie jest jakaś tam przechadzka. W sumie dobrze, że tą dżunglę załatwiliśmy. Trzeba jeszcze teraz zobaczyć, bo coś mi się nie chce wierzyć. No dobra. Jak mus, to mus. Pójdziemy tu. Elo. Caps Lock. Muszę sobie zmienić to sterowanie. Tu prosto. No, cały czas prosto w sumie. Dobrze, nie musiałem całej trasy przechodzić na piechotę. Z tego, co ogólnie widziałem, przejście gry samego głównego wątku fabularnego zajmuje 10 godzin, a przejście na 100% gry zajmuje około 30-40 godzin, więc jest to naprawdę długo. Nie wiem, czy... Nie wiem ogólnie, jak rozróżnić, który quest jest główny. Ogólnie można to stwierdzić tak, że stanie się piratem to jest jeden z tych głównych questów. No, jak ładnie go. Czemu ja uciekam? Czy mogę go załatwić? No też. Samemu ciężko się walczy. Okay. Ciśniesz. Jeszcze na dno. Nic. Totalnie. Żyd. Dobra, most jest tutaj za rogiem, za tą skałą. Tutaj jeszcze nie byłem, więc... będę w teksturach. To chyba Jack. Szybki zapis zrobimy. Ktoś tam idzie. Jackie! Czekaj. Elo. Ahoj, bracie! Ahoj! Dobre miejsce, by poczuć wiatr we włosach, co? Jestem Jack. Skąd ja go znam? Przecież on wygląda identycznie jak ten. Dawno temu byłem piratem. Ten, cieszysz, którego wolniliśmy. Z spokojem na emeryturze? Spokojem? Nie ma na to szans. Nie z tymi przeklętymi termitami. Jeszcze termity. Termitami? Co? Nie jesteś tu, żeby je powybijać?
To co u licha tu robisz? Nie. Chcę dołączyć do załogi Stalowobrody? Kilka mitów. Berbeluch mnie przysłał. Wciąż czeka na dostawę cukru. Stary Jack ci nie pomoże. To nie mój... Przyjechał tu wczoraj mój kolega z Sakariko. Wszędzie było pełno Próbował się ich Powinien chyba wiedzieć, że to nic nie da. Mówiłem mu wiele razy. On jest w porządku. Rozumiem. Jeśli znajdziesz cukier, zanieś go od... Posłuchaj. Małe drżące dranie. Gdzieś tu... Spoko. Czy one cię... Te małe nie są szkodliwe, jeśli się ich nie zaczepia. Ale te duże to inna sprawa. Wie... Na plaży jest ich całe mnóstwo. Idź za nimi, a doprowadzą cię do niego. Spoko. Ale ich nie atakuj. Wtedy zostawią cię w spokoju. Wkrótce odzyskasz spokój. No. Dziękuję ci, chłopcze. No dobra. Teraz trzeba tylko skminić, jak zejść na dół. Nie, tu jakaś droga na dół musi być. Tam chyba jest, dalej. No. Przynajmniej raz ułatwiej mi robotę co do... miał ich nie atakować. No, już się zmęczyłeś. Aj! Co to? Rusz się! No, rusz się! A, zwiewaj! Było blisko. Tak, nie atakuj ich, to cię zostawię w spokoju. Jasne. Ty, Jack, masz mi oddać moje żarcie, które straciłem przez to, że... Chodź tu. Posadzicie. Oj, to się kiepsko skończy. Trzeba stąd zwiewać. Tu nie przyjdę. Właśnie. Przyśpimy się do poranka i powinno nam życie się zregenerować za darmo. Tak. Nie zauważyć, że mi tutaj coś skubne. Jest przyjacielski. Co ja wiem o wytrychach? Panie, miałeś się nauczyć. No dobra, jedziemy. Jeszcze raz. Czemu ja nie mam tej... córki pirata ze sobą? Przydałaby mi się. Jedziemy z koksem. Chodź tu. Ciężkie do zabicia. A to strzelanie jest trochę uciążliwe. Atakuj. Pudło. Czy ty nie potrafisz strzelać? Ty. Weź się w garść. Chodź tu. Dobra, poraz sobie. Tutaj widzę tego wielkiego, ale muszę mieć pełne HP. I nawet to mi nie pomoże zbytnio. Ile mam pieniędzy?
260? Na co ja tak dużo wydałem? Muszę zostać pirata, wtedy będę mógł. Atakuj! Masz przewagę. Może nie liczebną, ale siłowo. Spokój z robotnikami? Czy trzeba je załatwić? Dobra. To dużo już tu ma razem. Tak, robotnice. Spodoba. Trzeba zajść od tej strony, w tej pomiędzy. Spokój. Chodź. Oj! Ty! Co to jest? Jakiś diabeł pieskowy. Jej, masz karo. Dobra. Tylko mamy zdjęki. Naładujemy sobie HP na maksiorę i pójdziemy załatwić tego głównego. Chodź tu. Nowe robotnicy się nie włączyli do walki. Co jest? No, oczywiście, że się włączył do walki. A, mam jednak robotnika załatwić. Spoko. Trzeba się wycofać. Zostałem jeszcze dwa rzadce tylko. No, szybciej. Jak ja niby mam tam wleść? Kokos. Właśnie, nie mogę zjeść sobie co innego. Okej. Właśnie, trzeba by przygotować sobie na wszelki wypadek. Krwawa Mary. Ta się przyda. Teraz mamy piękny ekwipunek. Zapiszemy. Nie zostawią mnie w spokoju. A, z trzech stron. Już mają zezę. No, rusz się. Niekorzystna sytuacja. Trzech za dużo. Z dwoma to mogę walczyć jeszcze. No chodź tu. Chodź tu. Tutaj chyba jest mniej więcej ich zasięg. Czyli będę się poruszać, nie powinienem trafić ten nawet. Tak bym trafił za blisko stałem. Jeszcze w górę. Taka walka... Nawet się nie zbliżyłem do środka. Kolejny szybki zapis. Wchodzimy w paszczowa. Przydałoby się coś widzieć. Co wiem, te mity nie osiągają takiej wielkości. Absolutnie nic tutaj nie jest naturalne. Ważki, wielkości człowieka, te mity.
monstra, który się celebruje, by zobaczył, nie wiem, niedźwiedzia. Grok sobie. Co my tu mamy? Cukier. Skrzynia i... 50 zł, fajnie. Coś jest? Nic. Aj. Co już są? Aj, tu coś było. Dobra, cyklu. Nie, tam jest cukier. No fajnie, że możesz się wspiąć. No, będzie cały cykl. Dobra, pójdziemy ten szybki zapis. Jeszcze innego żołnierza trzeba zapić. Żarcie się skończyło. No, gdzie jesteś? W Żydalu. To nie będzie królowa. No nie, to tylko żołnierz. Aż! No, dajesz. Nie bądź ciotę. Będziesz tam jakiś roba jechać. Już? Dziękuję. To chyba wszystko. Jack. Dobra, lecimy do Jacka. Nie mamy chyba nic. Nie mam mięsa do smażenia. Spokojnie. Nie będziesz miał więcej problemów ze szkodnikami. Wybiłem je. Dobry chłopak. Nie wiesz, jak wdzięczny jest Jack. No właśnie, chcę się dowiedzieć. Możesz mi pokazać. No właśnie. Dobra, dobra. Stary Jack nie potrzebuje funduszu emerytalnego. Moje nogi 150. Nie są takie jak kiedyś. Wow. Ale jeśli nie byłeś na górze, mam na wieży książkę, która może cię zainteresować. No, zobaczymy. Pewnie. Wszyscy. O piratach, skarbie. O skarbie. Więc jesteś. Nie chodzi tylko o skrzynię złota. Istnieją. Jakich? Sekretnych. Jedno je łączy. Przynoszą. Czy. Nie wymawiaj tego imienia! Chyba nie wierzy. Powinieneś w to wierzyć. Stary Jack. Naprawdę? Ja nie robię cięć, nigdy tylko po prostu przewijam to. Za żadne złoto. Ja o wiele szybciej to przeczytam, niż ci wypowiedzą dialogi. Fajnie tak daje, wszystko za darmo. Wziąłeś. Wieży na szczycie. Nie! Wstawaj, Leniu! Zero spania. Pirackie powieści. Piraci zabrali wszystko, co do grosza i gdzieś to wywieźli. Łącznie z pięknym lusterkiem córki gubernatora. Niestety nie mieli go zbyt długo. Przegrali je w grze z właścicielem tawerny w Takarigui. Ciekawe. Spoko. Dobra, teraz lecimy. Szybki zapis. I polecimy sobie do Takarigui. Nie do Takarigui, tylko do kryjówki piratów. Teraz... Komu miałem oddać cukier? Nie, rum. Curtis, pogadam z nim.
Posłałem jednego stragarzy wody do bramy. Spoko. Reszta pracuje! Nie wiem, co ty im zrobiłeś! Spuściłem lanto. Idź do Berbelucha i niech ci poleje na mój koszt! Spoko. Dzięki, ziom. Mam twój cukier. No i? A co się rozchodziło? Termity. O, termity. Wielkie, złe termity. Ten tam chleje obok. Dobrze, że tego nie widziałem. Ej, on nie miał być przy bramie? Weź to do Alistera. Możesz iść. Alister? Piraci. Wszyscy tacy sami. Wróć później, napijemy się i dostaniesz swoje złoto. Roznosiciele wody znów pracują. Powinieneś się napić. No właśnie. Za wodę! I zmienianie jej w rum. Uwaga! Otwieramy interes! Toast za człowieka, dzięki któremu znów mamy rum! I tyle? Dobry rum. Oczy. Trzeba to kupić, bo... Mary. Trzeba grogu kupić. Ile to będzie razem? 60, 120, dobra, 120. Niech to będzie. Szkoda, że nie pokazuje się, ile zapłacę. No. What the fuck? To kosztuje 2000? No dobra. 500. Misa, wytrych. Perła, o, ciekawe. Trzeba by trochę podrobić jednak. Okej, dobra. Alister. O czym możesz mi powiedzieć? Jest. Właśnie. Ty nie masz nic do powiedzenia. Largo. O właśnie. Taka sama postać. No i perba jeszcze. Gdzie tu jest? O, perła nie. Muszę. Co jest? Nic do zabrania. No perły. Wow, ale to jest drogie. Dobra, trzeba je sprzedać szybko. Oczy. Sprzedaj. Fajnie, że można sprzedawać, gdzie tylko się chce. Poszła? Poszła. 480 mam. Dobra. Teraz pójdziemy do Stalowo Brodego. Chyba powinniśmy już móc wyruszyć. I właśnie miał mi polać. Tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Zapływanie z krzywonogi! Ponoć wklepałeś temu złamasowi Hankowi. Dobry chłop. A ja. Jak będzie? Weźmiesz mnie na pokład? Weź. Niech pomyślę. Nie boisz się utknąć? Nie. I ta sprawa z Hankiem. Wolny Largo. Jak brzmi decyzja? Naciśniesz. Wciąż nie wystarcza, co? Będziemy tu jakiś czas. Zaskocz no nie, mnie, chłopcze. Jeszcze nie. Pozytywnie. Rum dałem. Ludzie mówią, że... Tak. Więc? Boisz się pływać pod kapitanem? Potrzebuję tej... Nawet jeśli opowieści są prawdziwe. Zostań. Nadal chcę...
Jeśli to jedyny sposób na zdobycie... Powiem ci więc, z czym będziemy... Mara wysyła na nas wszelki... Chce nas wykończyć, ale... Dlaczego chcecie? Dla tej zdziry jesteś albo... Widziałeś ją na... Tak, spod... Co się stało? Dosyć pytań. Teraz musisz wykonywać rozkazy kapitana, a pierwszy rozkaz to... Więcej rumu. Spoko. Tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Zapływanie z krzywonogim! Przydałoby się tutaj coś okraść. No, póki co nic nie widzę. No bo się przespać chociaż. Miałem wrócić później po rum. Nic, statek jest biedny, nawet kajuty tutaj nie ma. Tylko jeśli stawiasz, szalony staruchu. Zapływanie z krzywonogim! A Hank może coś ma. Czego chcesz? Nic. Pita jak zawsze. Aha! Me imię O'Brien, kucharz na brodatej dziewicy. Brodatej dziewicy? Ta, dziwna nazwa dla statku. Czy chce wiedzieć, czemu się tak nazywa? No, kapitan był nieźle wstawiony, gdy go nazywał. Mogę zostać członkiem załogi? Weźmiemy cię tylko, jeśli... Wiem, jeśli się sprawdzę. Kogo muszę pokonać? Jesteś pierwszy do walki, co? Ale nie o tym myślałem. Chyba nie masz. Ja będę pił, a ty za wszystko zapłacisz. Dobra. Chcesz po prostu wypić kolejkę, czy wejść w zakład? Pijmy, a stawką będzie złoto. Usiądź. Jazda! Niech mnie kule biją. Nieźle. No już? No. Dzięki, ziom. Na cyczki, Mary, ależ z ciebie chlejus. Oto twoje złoto. Jeśli chcesz to powtórzyć, wiesz, gdzie mnie szukać. Ja nie jestem wstawiony. Więc co ma? Weź mapę, łopatę i poszukaj skarb. Nie, żebym miał dać ci... Twój skarb jest... Może jest. Tak pogrywasz, Mam dwa warunki. Pierwszy, pijemy tylko mocne trunki i ty za nie płacisz. Drugi, też musisz coś dorzucić. Na przykład? Usiądź! Jazda! No. Cholera, nieźle. Już? Takie proste? Łatwo przyszło, łatwo poszło. Dawaj mapę. Mapę, ziom. Moją stawką za mapę będzie... Małpka? Czarna perła? Butelka rumu. Butelka rumu. Za mapę skarbów? Dwie butelki rumu? Zapakowane w twoje śmierdzące gacie? Może złoto? Mam już tyle, że musiałem... Możesz tam dołożyć mo... Niech be... 500 w życiu. Mopka. W takim razie znajdź jedną. Czar... Nie masz takiej.
No spoko. Pirat. Lep. Co ty kurwa wyprawiasz? Jesteś z Berberucha? Nie. Więc zostań. Oszalałeś. Chcesz, jeśli jesteś szalony. Nie? No a co ty myślisz, że ja będę tylko stawiać? Nie chcesz mi postawić. Ej, ty! Tak, ty! Tylko nie dawaj mojego rumu temu podstępnemu skurwielowi. Masz na myśli Meksa? A co on takiego z... Jeszcze nie. To nie jeden z... Nie ufam mu. To jeden... A potem Garcia go... Kim jest Gar... Garcia? To zdrad... Kapitan. Ale nie według... Kiedyś żeglował u boku... Dla... Siedzi tu cały dzień smutny jak pies, który stracił pana. A nocą wymy... On coś kombinuje. Czuję to... W takim razie sprawdzę, co on kombinuje. Dobry pomysł. Jak tylko się wymknie, dam ci znać. Mogę teraz... Facet wychodzi tylko w nocy, więc może wrócić wtedy, co? Max? Max, gdzie to jest? O'Brien? Grog? Max, a to on! Spoczko. Poszwędzamy się trochę za nim. Oj, widzę, że tutaj nas już 40 minut minęło, tak więc będziemy śledzić Maxa w kolejnym odcinku. Nie wiem, kiedy on się ukaże, mam nadzieję, że niedługo. Tak więc subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, a będzie wam dane. Dziękuję i do usłyszenia.